tactical nuke ready for launch. Siemanko, tu Blade. I jestem wkurwiany, bo muszę nagrywać to drugi raz. Także gram w Drop Zone. Czemu mi znowu laguje? Zaczynamy przy pięknym feedem z noża. Piszą dla mnie, bo nie rozumiem dość. Dobra. Także tego. Zaczynamy z pięknym feedem z noża. Odznaczeniem? Nie odznaczeniem, wyzwaniem. Zrobionym. Obrażają mnie. Zdarza się. Tylko nie wiem, czemu z mojego teamu mnie obrażają. I przygotowałem sobie punkty. Brawo ja. Jestem zajebisty, przygotowałem punkty. Dobra, punkt pierwszy, witam się. Punkt drugi, czym gram? Czym gram? Gram UMP-45 z czerwonym kamuflażem i USP z nożem taktycznym. Oraz nożem do rzucania. Coś do mnie gość napisał, pokażę wam później. I żółtymi granatami, które nie wiem jak się nazywają, bo mi się nie chce uczyć. Mówiłem wam w pierwszym komentarzu, dlaczego mi się nie chce uczyć, bo uważam, że to bez sensu. Punkt trzeci, jestem zajebisty, może nie zawsze, ale chuj. Punkt czwarty, kupiłem sobie BMX-a od kolegi. Jasno, niebiesko, czarnego, zabił mi helikopter. A, UMP z powiększonymi magazynkami i chyba zasięgiem, czy coś takiego. A właśnie, powiedziałem, gram tutaj tylko samym nożem i nożem do rzucania. I może nie mam najlepszych statów, ale za to mam dobre staty jak na graniu, czymś takim. I wiem tylko raz, że PayPal. Ten gość coś napisał i się zapytali, czy go usłyszeliście. Trochę debil, tak szczerze. A dobra, punkt piąty, czyli główny punkt, to... A nie, czekajcie, jeszcze będzie punkt 4,5, czyli założyłem się z kolegą, że nie dostanę w rok 100 widzów. Co myślę, że jest trochę przegięciem takim ostrym i myślę, że to na spokojnie dostanę. Ale na wszelki wypadek moglibyście z chęcią, gdybym to szybciej zrobił, szybciej dostał 100 widzów, subować, polecać filmik znajomym i tak dalej. Byłoby to dla mnie bardzo miłe. Więc punkt piąty główny. Różnica między MW2 a MW3. Temat dostałem od gościa ze streamu Piotr. Tutaj zjebałem. Mogłem go zabić. Równie dobrze zabić z czegokolwiek. Ale nie. Ja nie, bo gram nożem. Czasem tak mam. Zazwyczaj na dom. Tak gram nożem. I nożem. Nie będę strzelał. No i tak mi się jeszcze przypomniało przed punktem głównym, że nagrywam to jeszcze raz. Tutaj prawie go zabiłem. Nagrywam go jeszcze raz, ponieważ mi dźwięk przeskakiwał. I myślę, że dlatego, że nie miałem w ogóle miejsca na dysku. Bo miałem poprzedni filmik w koszu, nie wykasowany z kosza. Ktoś tak rozumie, co mówię. Tutaj tego też mogłem zabić. Dobra, różnica między MW2 a MW3. Przede wszystkim bronie, mapy, czyli rzeczy oczywiste. Z broni zmienili shotguny do broni głównej zamiast broni zapasowych. I tutaj zjebałem. FMG Akimbo, którego mnie właśnie zabili, oraz G18. Były bardzo... Znaczy tylko G18 była bardzo narzekaną bronią w MW2. I nie wiem czego czemu tego nie usunęli, chociaż powinni byli to usunąć. No. Dobra. Tryby gry. Kill confirmed, czyli zabójstwo potwierdzone lub likwidacja potwierdzona. Mam na to wyjebane, jak to się nazywa po polsku, bo gram po angielsku. Oraz drop zone, który się stał moim ulubionym trybem. W ogóle chyba był ładne zabójstwo nożem do rzucania. A tutaj będzie ładny drop ze zwykłego noża. Raz. I teraz TK. I dead. I tak dalej. O, jeszcze do tego, czego nie wykasowali, oprócz G18, to nie wykasowali Final Standa.
wykasowali Last Standa, który też irytował, ale Final Stand też irytuje. Naprawdę. Wszyscy na to narzekają. No, nie wykasowali tego. A Samus G18, który, nie wiem, może wymyślili sobie, że skoro na G18 tak narzekają, to damy je na wysokim poziomie, że trudno będzie je zdobyć. Dobra, to na niskim poziomie, czy od razu jak zrobisz sobie prestiż, od razu jak zaczniesz grać, możesz sobie wziąć FMG. Jak dorobisz do tego Akimbo, to będzie też prawie tak zajebiste jak G18. G18 nikt nie gra, praktycznie. Nie wiem, może był własny odmian, może taki był zamiar, żeby G18 nikt nie grał, ale żeby coś irytowało ludzi, no, nie wiem. Dobra, jeszcze według mnie są łatwiejsze quickscope'y w porównaniu do MP2. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, czy co, ale tak mi się wydaje. Tutaj zdobyłem jeszcze jednego choppera, ale nie użyłem, ponieważ tutaj nie zauważyłem, że nie mogę go użyć. Pewnie. Nie wiem, to jest dosyć tak, poprzedniego prestiżu jeszcze gameplay. I kolejny triple kill. Teraz miałem triple killa, tak prawdziwego triple killa z noża zwykłego. Dobra, jeszcze wam pokażę szybko, jak wyglądał ten gra, ta gra, że na początku samym tak pięknie było, ten ładny feed. Później tak słabo, słabo, później ok, później trochę lepiej, a później znowu tak zajebiście, kurwa mać. Dobra, już mi zaczyna wysychać w gardle, ale już się zbliżamy do końca. O, jednak użyłem tego helikoptera. Nawet nie zauważyłem. I tutaj prawie go zabiłem. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i tak dalej. Polecajcie filmik znajomym, bo chcę koledze pokazać, że jednak można. I on mnie nie wierzy, nie dobrze. Idź sobie. Nara. Pa, pa. Staty 39-15, samym nożem i nożem do rzucania. I tam kilkoma kilami z helikoptera.